stwierdzam, że posiadamy kworum, a więc posiedzenie jest prawomocne i otwieram 33. sesję Rady Dzielnicy 12 w następującym porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 31. oraz 32. sesji Rady Dzielnicy 12. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących. Uchwał mamy od A do M, może ja po skrócie przedstawię. A. Delegowania radnych, projekt zarządu. B. W sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy 12, projekt zarządu. C. Projekt Komisji Edukacji w sprawie zmiany zadania rzeczowego. D. Tu jest taki malutki błąd, znaczy może to jest taki błąd, ale uciekło po prostu oznaczenie punkt B. W sprawie przeznaczenia środków z rezerwy, projekt Komisji Bezpieczeństwa. Punkt E. W sprawie przeznaczenia środków finansowych zabezpieczonych, projekt Komisji Bezpieczeństwa. E. W sprawie wydania opinii, projekt Komisji Zdrowia. G. W sprawie wydania opinii zawarcia najmu, projekt Komisji Zdrowia. H. Również. I J. Również jest projekt Komisji Zdrowia. Punkt J. W sprawie realizacji zadania pierwszego, projekt Komisji Zdrowia. Punkt K. W sprawie zmiany organizacji ruchu, projekt Komisji Infrastruktury. Punkt L. W sprawie sprzedaży części działów i przy ulicy Żabi, projekt Komisji Infrastruktury. Punkt L. W sprawie realizacji zadań priorytetowych, projekt Komisji Informacji. Punkt S. W sprawie realizacji zadań priorytetowych, grupa radnych. Czy ktoś z Państwa, grupa radnych, ma uwagi porządkowe? Proszę bardzo, Pan Wojciech Osłon. Ja bym prosił o wprowadzenie powtórzonej uchwały komisyjnej dotyczącej rozwiązania proponowanej procedury wywozu śmieci na terenie gminy Czy ktoś z Państwa chciał zadać? Ale nie, mamy tu najpierw przypomnienie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie do porządku obrad. Potem był Pan Chodorowski, widziałem tak, projekt uchwały. Panie Przewodniczący, Rado, proszę o wprowadzenie dwóch projektów, jednego projektu uchwały odnośnie przeznaczenia środków z zadań powierzonych na 2013 rok. Jako grupa Rady. 2013. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Ale nie, momencie, już w tej sprawie, bo to Pani trzeba zgłosić, tak? Nie widzę, nie wyspowiedzmy, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? 17. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła. Proszę bardzo, Pani chciała jeszcze zgłosić. Ja chciałam zgłosić o wprowadzenie do porządku obrad przyznanie Proszę? No to ja zadam dwa krótko sobie. Stowarzyszenie się ma. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Stwierdzam, że Rada przyjęła to do porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o wniosek w sprawie nazwania ulicy Księdza Wojnackiego, to jest taka ulica przy Węźle Wińskim. To będzie Tam, gdzie są te zbiorniki takie, na ostatnie zbiorniki takie przy... Gdzie można zadać? Na wniosek mieszkańców Węźle. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja powiem tak, ulica jest o tyle, nie jest kontrowersyjna, że nie jest ulicą zamieszkaną, nie zamieszkuje przy niej nikt. Jeżeli nie jest ulica, jest to droga dojazdowa. No podpisało się z mieszkańców, jak... Dobrze, będziemy dyskutować, jeżeli nie wprowadzimy, no to nie. To jest zaprowadzenie tego do porządku obrad, a potem będziemy się dyskutować. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że wprowadzono ten wniosek pod obrady dzisiejszej sesji. Nadanie ulicy w Starym Mierzanowie. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać? Proszę bardzo. W imieniu zarządu chciałem pod obrady poprowadzić projekt uchwały dotyczący realizacji zadań priorytetowych dzielnicy 12 roku 2013. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, to tylko poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, aby powyższego uważam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy